Społeczeństwo nie śpi, społeczeństwo czuwa i kontroluje poczynania tych organów decyzyjnych, tych najwyższych na szczeblu państwowym i również tych lokalnych. Dlatego demokracja bezpośrednia przyjmuje tutaj w ramach tej funkcji kontrolnej rolę straszaka. To jest straszak, albo jak ja to chętnie nazywam, to jest miecz Demoklesa, który ciągle wisi dzień i noc nad rządzącymi. On zawsze może w tym systemie opierać się przeciw roszczeniom władzy i dążyć do realizacji swoich wizji. On może dążyć do realizacji swoich celów, do poprawy własnego bytu, dlatego że on ma instrumenty ku temu. I to jest istotne. I właśnie dzięki spełnieniu tych dwóch funkcji politycznej, komunikacji politycznej, socjalizacji, demokracja bezpośrednia pozwala obywatelom, pozwala ludziom, pozwala społeczeństwu identyfikować się z własnym samorządem, z własnym państwem, z własnym regionem, właśnie poprzez aktywny udział w procesie politycznym. W Instytucie Demokracji Bezpośredniej zajmujemy się, rzecz jasna, demokracją bezpośrednią. Dużo rozmawiałam już o tym, jak ona wygląda, jakie są jej instrumenty, jakie narzędzia wykorzystujemy w Polsce czy za granicą. Dzisiaj chciałam zapytać o zalety, bo przecież jest ich bardzo dużo. Dzień dobry, na kanale goszczę profesora Mirosława Matyję. Dzień dobry. Demokracja bezpośrednia, to prawda, my mówimy tutaj właściwie non-stop o demokracji bezpośredniej, a dotąd właściwie nie definiowaliśmy zalet tego Zalet, systemu tak. politycznego. Według mnie, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, to właściwie te zalety sprowadzają się do spełnienia dwóch zasadniczych funkcji. Chodzi mi tutaj konkretnie o funkcję politycznej komunikacji i politycznej socjalizacji. Jeśli chodzi o polityczną komunikację, co mam tutaj na myśli? Chodzi o to, że ta polityczna komunikacja, ona wiąże się z wieloma zaangażowanymi podmiotami w ramach tego systemu, w ramach demokracji bezpośredniej. Te podmioty są zaangażowane w proces decyzyjny. Konkretnie chodzi mi o społeczeństwo, o organy państwowe, organy lokalne i tak dalej, ale przede wszystkim społeczeństwo. I to prowadzi w pewnym sensie do kształtowania i szerzenia wiedzy politycznej w społeczeństwie. Tej wiedzy, która siłą rzeczy w ramach demokracji bezpośredniej stoi na wiele wyższym poziomie niż w ramach demokracji parlamentarnej albo parlamentarno-elitarnej, zwał jak zwał. Wiąże się to też z dążeniem do osiągnięcia kompromisu w procesie decyzyjnym, a ten kompromis w procesie decyzyjnym może właśnie tylko osiągnąć poprzez tą komunikację, a więc komunikacja rzeczywista, komunikacja na jednym poziomie, a nie komunikacja polityczna w sensie nakazowo-rozdzielczym z góry na dół, jak to znamy z przykładów państw, w których panuje demokracja pośrednia, przedstawicielska, reprezentatywna, czy też w Polsce zwana przeze mnie semidemokracją. A więc mamy tutaj to przenikanie się informacji, przekaz informacji, który się zazębia, społeczeństwo jest informowane, społeczeństwo jest aktywne, społeczeństwo może uczestniczyć w dialogu politycznym, to jest ta polityczna komunikacja. Natomiast polityczna socjalizacja wiąże się z kulturą polityczną. Chodzi mi tutaj konkretnie o wiedzę, o edukację, o tworzenie poglądów, o tworzenie opinii, o tworzenie postaw politycznych na gruncie pewnych utartych wartości, jak na przykład religii, jak na przykład tradycji czy historii. A więc tutaj możemy mówić o szeroko pojętej kulturze politycznej, która jest kultywowana w danym społeczeństwie i która rzeczywiście dochodzi do tej najmniejszej jednostki społecznej, jaką jest rodzina. Następnie szkoła, środowisko rówieśnicze, środowisko zawodowe, partie polityczne, związki zawodowe, to są wszystko podmioty społeczeństwa, to są wszystko podmioty systemu politycznego, który
które dzięki tej demokracji bezpośredniej, dzięki temu współudziałowi społeczeństwa w procesie decyzyjnym, to społeczeństwo staje się wyedukowane, ono staje się aktywne i ono staje się uczestniczące w procesie decyzyjnym, czyli tutaj mamy tą polityczną socjalizację, a więc wciąganie społeczeństwa masowo do procesu decyzyjnego. I właśnie dzięki spełnieniu tych dwóch funkcji, politycznej komunikacji, politycznej socjalizacji, demokracja bezpośrednia pozwala obywatelom, pozwala ludziom, pozwala społeczeństwu identyfikować się z własnym samorządem, z własnym państwem, z własnym regionem, właśnie poprzez aktywny udział w procesie politycznym. Konkretnie dzięki temu, że społeczeństwo współdecyduje, że społeczeństwo podejmuje ważne decyzje, które go bezpośrednio dotyczą. Chodzi mi konkretnie o decyzje podejmowane w ramach referendum. Oczywiście nie myślę tutaj o referendum jakimś propagandowym, tylko referendum obowiązkowym z jednej strony i z drugiej strony referendum wynikającym z inicjatywy obywateli, a my tutaj już jesteśmy przy inicjatywie obywatelskiej. To są te zalety demokracji bezpośredniej, jeśli chodzi o współdecydowanie. Należy jeszcze powiedzieć, że jeśli mówimy o referendum, to demokracja bezpośrednia wymusza oczywiście akceptację podjętych w referendum decyzji. A wszelkie dyskusje, wszelkie debaty przedreferendalne, one ujawniają słabości w społeczeństwie, ujawniają słabości w państwie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dyskutują, ludzie argumentują, ludzie starają się rozwiązywać problemy polubownie, bo przecież każde referendum jest poprzedzone konsultacjami. Stąd ta demokracja, ten rodzaj demokracji wymusza ogólną akceptację podjętych decyzji. I nawiasem mówiąc, tutaj jakieś protesty uliczne czy demonstracje odgrywają w tym systemie rolę naprawdę znikomą, marginalną, bo to nie jest potrzebne. Są inne metody protestu, które są legalne, które są usankcjonowane prawnie. Myślę tutaj głównie o inicjatywie obywatelskiej i oczywiście o wecie obywatelskim. Ale jeśli chodzi o tą decyzję podjętą w referendum, to jest decyzja większości. Ona jest na pewno bardziej akceptowalna niż decyzja podjęta w jakimś organie władczym w ramach demokracji parlamentarnej, na przykład w Polsce, w Sejmie czy w Senacie. Decyzja referendalna, ona jest wzmocniona niejako tą różnorodnością argumentów, które są przefiltrowane w całym społeczeństwie. No, wiadomo, że babcia, dziadek, ojciec głosują na podstawie tradycji, sercem, również portfelem, natomiast politycy podejmują decyzje w ramach określonego horyzontu czasowego, najczęściej do następnych wyborów. No właśnie. A referenda są różne. Tutaj ja jeszcze raz mówię, że tutaj nie chodzi o jakieś referendum propagandowe, jedno na 30 lat, tylko mówię o rzeczywistej demokracji bezpośredniej, gdzie te referenda odbywają się 3, 4, 5 razy do roku. One są różne i dlatego następuje ciągłe wymieszanie się stanowisk ludzi, prawda, i poglądów w społeczeństwie, bo raz decyzja jest po mojej stronie, innym razem decyzja jest po innej stronie. Dlatego te decyzje są automatycznie bardziej akceptowalne. Poza tym nikt nikomu nie może zarzucić, że decyzja była zła, była niedobra. Dlatego, że no, w demokracji parlamentarnej możemy protestować przeciwko rządowi, możemy protestować przeciwko decyzjom podjętym w parlamencie, a w ramach decyzji podjętej w referendum te protesty nie mają sensu, albo mają znikomy sens, bo co ja mam protestować przed domem sąsiada, że zagłosował inaczej? I tutaj to jest ta zaleta tej demokracji bezpośredniej. Oprócz tego, to rozwiązywanie problemów dzięki referendum, dzięki udziałowi całego społeczeństwa w ramach tego procesu decyzyjnego, to rozwiązywanie problemów ma automatycznie charakter pokojowy.
I tak jak już powiedziałem, ono się opiera nie na jakichś spekulacjach politycznych, ale ono się opiera na mądrości ludu, na tradycji, na kulturze, na pewnych wartościach, na religii. A politycy, jak to politycy, oni działają właśnie od wyborów do wyborów. I tutaj, a ludzie działają w ramach horyzontu czasowego pokoleniowego. To jest to zasadnicza różnica. No i oczywiście trzeba powiedzieć, że demokracja bezpośrednia to jest podejmowanie decyzji przez całe społeczeństwo albo przez jakąś społeczność. Mówmy na przykład o referendum lokalnym w danym regionie albo w gminie, czy na poziomie państwa przez cały naród albo przez wszystkich obywateli, lepiej powiedzieć, zamieszkujących to państwo. Czyli po prostu tutaj jesteśmy już przy wolności, godności, o czym mówiliśmy niedawno. Realizowane jest to prawo do wolności, czyli to prawo do wolnej decyzji Tak, do i współdecydowania. do współdecydowania. To ma znowu związek z godnością człowieka, bo opiera się na prawie do samostanowienia, czyli ja posiadam tą wolność do decydowania o moim losie albo współdecydowania o moim losie. I to jest bardzo istotne. I tutaj widzimy, że ta decyzja jest ogólnospołeczna, ona jest ogólnoetyczna, jeśli chodzi o referendum, w przeciwieństwie do decyzji elitarnych, które są podejmowane w parlamencie. W parlamencie zasiadają nasi przedstawiciele, niemniej jednak wiemy doskonale z praktyki, że to są decyzje elitarne. Czyli mamy tutaj z jednej strony do czynienia z tolerancją, dlatego że decydujemy wszyscy, podejmujemy decyzje wszyscy, a z drugiej strony mamy do czynienia z ochroną własnej historii, własnej kultury i własnej tożsamości narodowej, dlatego że podejmujemy decyzje o nas, za nas. I dla nas. I to jest ten fenomen i największa zaleta tej demokracji bezpośredniej. Decyzje podejmujemy, bo, dlatego że jesteśmy wolni, mamy prawo do tego i decyzje podejmujemy o nas, za nas i dla nas. I to są te chyba największe zalety demokracji bezpośredniej. Tak naprawdę wymienił Pan masę tych zalet demokracji bezpośredniej. One rzeczywiście się już gdzieś pojawiały na kanale, ale oczywiście bardziej jako taki dodatek do Przy głównych okazji. tematów, tak, przy okazji właśnie innych tematów, które poruszaliśmy, bo tutaj rozbieraliśmy już powoli tą demokrację bezpośrednią na czynniki pierwsze, też omawiamy, jak ona wygląda w poszczególnych krajach. No tutaj tak bezpośrednio staramy się teraz przekazać, ja się staram zapytać o to, dlaczego ta demokracja bezpośrednia jest taka istotna. I mam wrażenie, że dwa takie główne wątki, które teraz wybrzmiały, no to pierwsze to ta możliwość współdecydowania. O współdecydowaniu mamy tak naprawdę, o wolności do współdecydowania, cały osobny odcinek. Ja też się postaram tutaj gdzieś link do niego wrzucić. No i to niewątpliwie jest bardzo istotne, i to jest coś, co przekłada się też na to, jak my podchodzimy do kraju, w którym żyjemy. Mam wrażenie, że zrobiło się w pewnym momencie tak dosyć rodzinnie i domowo. No a to dlatego, że o miejscu, o którym możemy decydować, jeśli możemy o jakimś miejscu decydować, to czujemy się w nim bardziej jak w domu, jesteśmy z nim bardziej związani, no i co sprawia też, że czujemy za nie większą odpowiedzialność, bardziej nam na tym miejscu zależy. Tak samo jest w tym przypadku z krajem, z właśnie państwem, jeśli możemy bardziej tworzyć jego właśnie struktury, prawo i tak dalej. Czy to też wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego? Jak najbardziej w demokracji bezpośredniej obywatele, i to jest bardzo ważne, oni biorą udział w polityce, w procesie decyzyjnym na własną odpowiedzialność. To jest ich nieprzymuszone prawo, wola. Cóż to oznacza w praktyce? Otóż obywatel zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność i zawsze ponosi tą odpowiedzialność, nawet jeśli ta decyzja przy urnie wyborczej rozczarowała go.
i nie przyniosło mu oczekiwanych rezultatów. Niemniej jednak on zawsze może w tym systemie opierać się przeciw roszczeniom władzy i dążyć do realizacji swoich wizji. On może dążyć do realizacji swoich celów, do poprawy własnego bytu, dlatego że on ma instrumenty ku temu. I to jest istotne. Tymi instrumentami zasadniczymi są właśnie konsultacje społeczne, następnie weto obywatelskie, czyli pewien protest wobec nowej ustawy i wreszcie inicjatywa obywatelska, która pozwala mu wnieść coś nowego do prawa. I to jest istotne. Obywatel nie jest bezbronny i staje się ważnym, liczącym się podmiotem w systemie politycznym. On nie jest traktowany marginalnie, on nie jest pychany do kąta i wreszcie on nie jest traktowany instrumentalnie. Ta demokracja bezpośrednia, ona nie jest demokracją wyborczą, kiedy obywatel jest potrzebny tylko tuż przed wyborami i w trakcie wyborów. Czyli ona pozwala obywatelom, ludziom, społeczeństwu lepiej, tak jak pani powiedziała, identyfikować się z własnym samorządem, z własnym państwem, ze zbiorowością społeczną, w której żyje i czuje się współwłaścicielem, czuje się suwerenem, a przede wszystkim czuje się współdecydentem we własnym domu. Są nawet takie studia, które twierdzą, że demokracja bezpośrednia, jedną z zalet demokracji bezpośredniej to jest większa doza szczęścia wśród obywateli w tym systemie. No tutaj, przepraszam, można by dyskutować, ale coś chyba w tym jest. W każdym razie to samo poczucie możliwości współdecydowania. Nawet jak mi się raz nie uda w jakimś referendum osiągnąć ten mój cel, w innym referendum mi się może uda, ale już sama świadomość tego, że jest taka możliwość, powoduje, że czuję się współwłaścicielem, czuję się współodpowiedzialny i przede wszystkim mam też większą świadomość tego, za co płacę podatki, bo ja mogę w pewnym sensie nimi sterować, polityką podatkową i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo istotne i to jest wszystko właściwie tą podstawą dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. No bo czymże jest to społeczeństwo obywatelskie? To jest społeczeństwo, które jest aktywne, które jest współuczestniczące, które może współdecydować na każdym szczeblu administracyjnym. I współdecydować to jest jedna sprawa, ale również może kontrolować te organy państwowe i samorządowe. Z jednej strony cały czas mówimy o właśnie tym współdecydowaniu, ale z drugiej strony jest też taka funkcja kontrolna wobec organów decyzyjnych, bo poprzez referendum czy inne instrumenty demokracji bezpośredniej nie jesteśmy w stanie decydować o każdym elemencie w państwie, które z dostępnych tak naprawdę narzędzi demokracji bezpośredniej sprawiają, że możemy pełnić funkcję kontrolną. I to jest właśnie bardzo ważne, bo w tej aktualnej debacie w Polsce, która toczy się już od paru tygodni czy miesięcy na temat demokracji bezpośredniej, mówi się ciągle o współdecydowaniu, a nawet słyszałem już takie zarzuty w stylu, to co my mamy jeszcze za nich podejmować decyzje? No, oczywiście społeczeństwo w ramach demokracji bezpośredniej przejmuje po części, podkreślam, funkcję decyzyjną. Ale wbrew pozorom, to jest ciekawe, wbrew pozorom ona nie jest najważniejsza, dlatego że ważniejsza jest funkcja kontrolna obywateli. Ta funkcja kontrolna dlatego jest ważna, ponieważ społeczeństwo reaguje bardzo wrażliwie na wszelkie posunięcia i decyzje parlamentu, rządu i oczywiście organów decyzyjnych na szczeblu lokalnym. Na przykład Sejm i Senat nie mogą w tych warunkach demokracji bezpośredniej nadal odgrywać roli niekoronowanych królów. To nie jest możliwe. Dlaczego? Bo zawsze mają świadomość tego, że każda uchwalona przez te organy ustawa może spotkać się z protestem obywateli, z protestem elektoratu w postaci na przykład weta obywatelskiego albo właśnie inicjatywy obywatelskiej. Rząd musi być również ostrożniejszy w swoich posunięciach, bo wyobraźmy sobie sytuację, w parlamencie uchwalana jest ustawa z dnia na dzień, z godziny na godzinę, na szybko.
aktualnych warunkach, jeśli chodzi o demokrację pośrednią, parlamentarną, ten organ wie doskonale, że społeczeństwo musi to kupić. Nie ma innego wyjścia. Ale w momencie, gdy istnieją narzędzia, te narzędzia współdecydujące, które są jednocześnie narzędziami kontrolnymi, a więc referendum, weto, inicjatywa obywatelska, wówczas te organy, to jest ludzkie, reagują inaczej. Opłaca się nam uchwalić tą ustawę, czy nie? I po co mamy ją właściwie uchwalać, skoro pojawi się weto i ta ustawa i tak zostanie obalona. To jest zupełnie ludzka reakcja. Te organy reagują zupełnie inaczej. Społeczeństwo nie śpi, społeczeństwo czuwa i kontroluje poczynania tych organów decyzyjnych, tych najwyższych na szczeblu państwowym i również tych lokalnych. Dlatego demokracja bezpośrednia przyjmuje tutaj w ramach tej funkcji kontrolnej rolę straszaka. To jest straszak, albo jak ja to chętnie nazywam, to jest miecz Demoklesa, który ciągle wisi dzień i noc nad rządzącymi. I to jest właśnie wspaniałe. To jest właśnie ta funkcja kontrolna demokracji bezpośredniej. Można powiedzieć prowokacyjnie, że w dobrze funkcjonującej demokracji o charakterze bezpośrednim te instrumenty, one nie są potrzebne, bo jeśli ustawy są dobrze uchwalane, jeśli one są wcześniej konsultowane ze społeczeństwem, jeśli one są wyważone, jeśli one mają sens, wówczas nie ma sensu żaden protest w postaci weta. Inicjatywa obywatelska też nie musi się koniecznie pojawiać, czyli prowokacyjnie można powiedzieć, że tych instrumentów w ogóle nie musimy stosować. To jest oczywiście prowokacja, ale coś w tym jest. Ale co jest ciekawe, że przeciwnicy tej funkcji kontrolnej zarzucają temu systemowi politycznemu osłabienie parlamentu i osłabienie partii politycznych. Paradoksem natomiast w polskich warunkach jest to, że właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, aby ta wszechmocna rola partyjnego parlamentu została osłabiona, aby posłowie i senatorowie, którzy reprezentują interesy swoich wyborców, aby się konsultowali z nimi, bo w przeciwnym razie społeczeństwo, lud sięgnie po swoją broń. A ta broń to nie są protesty, to nie są demonstracje, to nie są manifestacje, tylko one są legalne, one są zalegalizowane i to jest właśnie weto inicjatywa, które generują bezpośrednio albo powinny generować referendum. Czyli parlament w ramach tej demokracji bezpośredniej, on staje się, bo musi się stać bardziej demokratyczny i bardziej obywatelski. To jest paradoks, że musimy mówić o tym, że parlament powinien stać się obywatelski i demokratyczny. No tak. Ale też na pewno dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć łatwiej długofalową politykę, bo przecież my oddając głos w referendum, czy to podpisując się pod jakąś inicjatywą uchwałodawczą czy ustawodawczą, nie myślimy w perspektywie wyborów, czyli często tej czteroletniej, ale myślimy w perspektywie dalszej, bo nas te wybory nie Tak. ograniczają. Oczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, my myślimy nawet w perspektywie pokoleniowej i tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie szkoda, że te elementy demokracji bezpośredniej, te aktualne elementy, one są niefunkcjonalne w Polsce, bo właściwie możemy mówić tylko na szczeblu centralnym o dwóch instrumentach, to jest referendum, inicjatywa ustawodawcza. Ale obywatele w ramach demokracji bezpośredniej w Polsce w aktualnej sytuacji nie mogą wymusić jednak na Sejmie ani zarządzenia referendum, ani uchwalenia ustawy. To jest niemożliwe. Ich działania są jedynie impulsem do podjęcia działań przez te organy przedstawicielskie. I tutaj ciągle wszystko leży w rękach tych, których wybieramy w wyborach, czyli naszych przedstawicieli. No No, jeśli właśnie. na szczeblu lokalnym sytuacja jest lepsza, bo tutaj już mamy referendum lokalne, które jest niestety ciągle za mało wykorzystywane. Niemniej jednak, ja zawsze podkreślam, że nowelizacja Konstytucji Polskiej na rzecz wprowadzenia instrumentów demokracji bezpośredniej jest konieczna i to należy dyskutować tą nowelizację, bo tutaj innej drogi nie ma.
tylko poprzez nowelizację konstytucji. Reszta to wszystko namiastki, kosmetyka, a właściwie nie o to nam chodzi długofalowo. No tak, bo rzeczywiście też w samorządach w tym momencie mamy narzędzia, które często są dużo prostsze do wykorzystania, Tak. chociażby inicjatywa uchwałodawcza. Wystarczy 100, 200 lub 300 podpisów, w zależności od wielkości gminy. No i ona musi być wtedy, ta inicjatywa uchwałodawcza, procedowana na posiedzeniu Rady Gminy czy Rady Miasta. W przypadku inicjatywy ustawodawczej już to tak nie wygląda, więc. Ale uwaga, ona musi być procedowana w organie przedstawicielskim. I tutaj już nie ma mowy Tak. o dalszym instrumencie To też bezpośrednio racja. demokratycznym, gdy tutaj nie ma mowy o referendum, tylko tutaj w dalszym ciągu jest coś takiego jak dobra wola naszych przedstawicieli, czyli po prostu no, tutaj to społeczeństwo równoległe nie jest zniwelowane. Jesteśmy w dalszym ciągu uzależnieni i to jest może w pewnym sensie straszak, ale nie taki do końca. Dlatego ja ten instrument inicjatywy uchwałodawczej nazywam instrumentem półbezpośrednim, bo tej drugiej połowy brakuje ciągle jeszcze, czyli referendum. Dużo tych zalet demokracji bezpośredniej tutaj padło, też na pewno jeszcze w ciągu następnych rozmów będą się one pojawiać. A ja tak trochę przekornie na koniec rozmowy chciałam zapytać, czy są jakieś wady demokracji bezpośredniej, czy są jakieś sytuacje, w których się ona nie sprawdza? No, byłoby obłudą z mojej strony, jakbym powiedział, że nie ma wad. Oczywiście, że są jak najbardziej i to jest właściwie bardzo słuszne pytanie. Ja przy okazji wspomnę, że ja, jeśli chodzi o tą klasyczną demokrację bezpośrednią, szwajcarską, to ja napisałem książkę pod tytułem Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, gdzie tą demokrację szwajcarską krytykuję i wymieniam te wady i analizuję te wady, ale tutaj nie czas, żeby przytaczać tą całą książkę. Niemniej jednak wady jak najbardziej są. Takimi wadami najbardziej charakterystycznymi i najbardziej, powiedzmy, kolokwialnie oklepanymi, to są dwie wady, które można bardzo szybko obalić. Myślę tutaj konkretnie o tym, że proces decyzyjny, polityczno-decyzyjny w ramach demokracji bezpośredniej jest powolniejszy i jest bardziej kosztowny. I to można bardzo szybko obalić, czyli te wady niby są wadami, ale właściwie można je zaliczyć jako zalety. Tak, nie ma nocnych ustaw. On jest bardziej kosztowny, ale tutaj chodzi o koszty administracyjne, koszty przeprowadzenia referendum. Na przykład koszty zbierania podpisów pod inicjatywą, pod wetem i potem koszty przeprowadzenia referendum. Te koszty są znikome w porównaniu z kosztami w wypadku podjęcia jakiejś nietrafionej decyzji w ramach demokracji parlamentarnej, prawda? Bo te decyzje w ramach demokracji bezpośredniej, one są wyważone, one są konsultowane i one są przefiltrowane w ramach referendum. Także ta wada nie jest aż tak istotna. Następna rzecz, ten proces jest powolny. Oczywiście, że on jest powolniejszy niż, bo uchwały nie, ustawy nie uchwala się w demokracji bezpośredniej z dnia na dzień, to jest niemożliwe. Ten proces trwa od roku do 2 lat, ale ta ustawa potem już zostaje na lata i po wyborach ona nie jest zmieniona przez nową partię rządzącą na przykład, tylko to jest prawo. Ustawa jest prawem w takim sensie. Ten proces decyzyjny jest powolniejszy, ale on jest, jak już powiedziałem, bardziej wyważony i ma, powiedzmy sobie szczerze, większy sens. Ale przejdźmy do poważniejszych wad, bo są również inne wady. Weźmy pod uwagę referendum. Przeprowadzane jest jakieś referendum i to referendum powstaje na skutek inicjatywy obywatelskiej. Ale chodzi o aktualną sytuację polityczną. I tutaj grają rolę nastroje. Tutaj ta sytuacja jest ważna.
w danej chwili. Niemniej jednak po 2-3 latach sytuacja się zmienia, na przykład epidemia albo coś w tym sensie, a ustawa zostaje, prawda? I tutaj rzeczywiście może się zdarzyć, że nastroje się zmieniają, a decyzje w formie ustaw pozostają aktualne. Czyli tutaj już widzimy, że nawet wolniej, ale ta demokracja bezpośrednia może również iść w tendencji, w kierunku po prostu mody, a nie tylko wyważonych decyzji. Oprócz tego istnieje ryzyko, że w ramach kampanii przedreferendalnej nastroje społeczne i opinie ludzi mogą być sterowane przez potężne media, które mogą znajdować się w rękach jakichś wpływowych osób albo grup interesów. To ryzyko istnieje. W dzisiejszych polskich realiach dochodzi również do tego brak reguł dotyczących finansowania na przykład kampanii referendalnych. Czyli to jest również wada, czyli ta groźba po prostu wpływu reprezentantów globalizacji na tą demokrację bezpośrednią, czyli kto ma większe pieniądze, ma większą szansę manipulowania tą kampanią przedreferendalną. Oprócz tego, to jest tak, że decyzje podejmowane w ramach referendum, one mają najczęściej charakter barw czarno-białych. Natomiast tutaj nie ma miejsca dla szarej strefy. Czyli taki przykład, w Szwajcarii głosowaliśmy za tym, czy zabronić budowy minaretów. No i to zostało przegłosowane, to jest taki klasyczny przykład, przegłosowane na tak, czyli zakaz. I w tej chwili nie wolno budować minaretów. Czyli tutaj już nie było dyskusji, czy te minarety mogą być mniejsze, czy małe, tylko po prostu jest zakaz budowy minaretów, koniec, kropka. Czyli tutaj czasami te decyzje podejmowane w barwach czarno-białych, one mogą być bardzo radykalne i to może prowadzić właściwie do niezadowolenia, do braku kompromisu. No i Tak. wreszcie, jeśli chodzi o ludzi, którzy głosują, o głosujących, to generalnie jest tendencja, że w ramach demokracji bezpośredniej bogaci i bardziej wykształceni interesują się w większym stopniu polityką niż ubożsi i mniej wykształceni obywatele. I to może determinować strukturę głosujących w ramach referendum. Czyli decyzje podejmują ludzie, którzy są bardziej zainteresowani, powiedzmy, polityką z różnych względów. Natomiast decyzja podjęta w referendum dotyczy wszystkich. I tutaj to jest też w pewnym sensie wada. Kolejną wadą jest również kwestia kompromisu, bo nieraz podejmowane są w referendum decyzje, które wydają się jasne i grupa zwycięska, więc większość jest zadowolona. Niemniej jednak potem te decyzje są wprowadzane w życie i one są w pewnym sensie osłabiane. Tutaj idziemy już w drugą stronę, nie są takie konkretne. Czyli powiedzmy, głosujemy na przykład za podwyższeniem wieku emerytalnego i przegłosowaliśmy na przykład 67 lat, ale potem po referendum dochodzą różne do tego dyskusje, związki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. W końcu okazuje się, że ta decyzja została na tyle zmodyfikowana, że na przykład ten wiek wynosi raptem 66, a nie 67 lat, albo na odwrót. I tutaj to są właściwie te wady, które się najczęściej wymienia. Niemniej jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy te wady są istotne. Oczywiście one są istotne nie wolno lekceważyć, absolutnie nie. Niemniej jednak należy wypośrodkować pomiędzy
zaletami i wadami obu tych systemów demokratycznych, z jednej strony demokracji parlamentarnej, a z drugiej strony demokracji bezpośredniej, wypośrodkować na tyle, aby móc odpowiedzieć na pytanie, która jest bardziej funkcjonalna, która jest bardziej ludzka i która jest bardziej obywatelska. Tak. No i tutaj przede wszystkim też ta świadomość i zalet, i wad każdego z tych rozwiązań pozwoli właśnie wypracować optymalne rozwiązanie. No i też wiadomo, że na pewno ze względu na liczebność krajów, w których żyjemy, taka czysta demokracja bezpośrednia, o której się uczyliśmy w szkołach jeszcze ze starożytności, nie jest też w pełni możliwa, więc zawsze gdzieś te elementy przedstawicielstwa, pośredniości i tak będą, tylko tutaj też na pewno kwestia balansu, żeby te systemy ze sobą jakoś współgrały. Oczywiście, dlatego jestem bardzo zadowolony, że pani redaktor zadała mi to pytanie o tych wadach. To jest bardzo istotne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pani uwaga na koniec jest bardzo, bardzo słuszna, bo my właściwie mówimy tutaj o demokracji bezpośredniej, ale właściwie to jest termin, pojęcie obiegowe, bo właściwie tej czystej demokracji bezpośredniej nie ma i nie może być, bo w takim układzie, w danej zbiorowości musielibyśmy podejmować wszystkie decyzje. Wszyscy musielibyśmy podejmować wszystkie decyzje, dlatego my właściwie musimy mówić o tej kwestii, o tym modelu hybrydowym, czyli decyzje podejmowane są przez przedstawicieli, niemniej jednak ważne decyzje według określonych zasad podejmowane jest przez całe społeczeństwo, ale istotna jest w tym momencie ta funkcja kontrolna, która będzie zawsze istniała i to jest istotne. I zamykamy taką klamrą w takim razie dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję panu profesorowi za Dziękuję. kolejną wizytę na kanale lub bezpośrednio i będziemy w tym duecie wracać jeszcze nie raz do tematów związanych z demokracją bezpośrednią. Dziękuję bardzo.